Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taki temacik: Michał Lord Oleksiejczuk w UFC. Michał, masz być jak kot, nie jak lew, ale jak kot, zwinny, szybki, masz go zniszczyć. Tak jak mój princuś tutaj pokazuje mojego kota, jest niemożliwy. Lisów się nie boi, niczego się nie boi, nawet lwa się nie boi. Nie, princuś? No, dobra, już cię widzieli wszyscy, uciekaj. Także dzisiejszym temacikiem jest UFC 260 i walka oczywiście najważniejsza dla nas Polaków, czyli Michał Lord Oleksiejczuk versus Modestas Bukauskas. Co można powiedzieć o tym zawodniku? 11-3 rekord. Ostatnio przegrał z Jimmy Crute, z tym samym zawodnikiem, którym przegrał nasz Michał, ale to był tylko wypadek przy pracy i oczywiście Michał mi się oczywiście lepiej podobał w walce z Jimmy Crute niż ten cały Bukauskas. Co można powiedzieć o tym zawodniku? No, kiedyś ten zawodnik wygrał z naszym wujcikiem, chyba, jeśli się nie mylę, ale to był wtedy ciężki okres dla Michała i dlatego po prostu wygrał ten pojedynek. Nie wydaje mi się, żeby teraz był w stanie wygrać nawet z wujcikiem, a co dopiero z Michałem Oleksiejczukiem. Także Michał Oleksiejczuk wchodzi tam do klatki UFC, rozwala go szybko, nie będzie co po gościu zbierać, także nie widzę tu innego wyniku jak zwycięstwo dla Michała Oleksiejczuka, naszego lorda. Pamiętajcie, Lord pokazał się wcześniej bardzo dobrze, nokatując swoich przeciwników. Robił to szybciutko i naprawdę było to coś pięknego dla oka widzieć takie nokauty, szczególnie to, co weszło na wątrobę. Także ja nie mogę się już doczekać tej walki. Kibicuję bardzo. Michał, trzymał kciuki. Jedziemy po zwycięstwo. Także trzymiemy za ciebie, Michał. Dajesz tam, pokaż, jaki jesteś groźny i bez litości zrób to, co do ciebie należy. Także wytrzymujemy kciuki, trzymamy kciuki. Michał, powodzenia. Miałem cię okazję poznać na obozie. Miałem z tobą też mały sparring. Wiem, że jesteś najlepszy. Jesteś the best, number one. Oczywiście teraz number one jest Błachowicz, ale ty też jesteś number one. Ty jako wchodzący młody zawodnik, można powiedzieć, że będziesz tym number one. Także dla mnie jesteś number one. Poza tym walka Miocić Ngannou. Także bardzo ciekawy pojedynek. Nie mogę się też doczekać. Oczywiście moim faworytem tutaj jest Ngannou. Wydaje mi się, że pomimo tego, że faworytem jest chyba Miocić, znaczy w większości faworytów jest chyba Miocić ze względu na to, że wygrał już z Ngannou. Ja oczywiście zawsze stawiam na odwrót. Może nie zawsze, akurat w tej walce postawię na odwrót i tutaj myślę, że Ngannou swoją siłą, poprawieniem swoich błędów zrobi po prostu swoje. Także tyle na dziś. Pozdrawiam was serdecznie, kochani. Trzymajcie kciuki za Michała. Lew jest groźny. Co do mojej osoby, na razie nic nie mam ciekawego do przekazania. Także pozdrawiam was serdecznie. Obserwujcie mój kanał, bo pamiętajcie, lew jest zawsze groźny.